O rany, jak ja, ulizany dzisiaj. Cześć, jak się macie tutaj, oczywiście Damian, witam was w kolejnym odcinku FIFA 20 Ultimate Team. Wczoraj zgodnie z zapowiedzią otworzyłem paczki, wydałem 30 tysięcy FIFA pointsów i cóż, nie bez powodu taki tytuł dałem, ponieważ EA po prostu dziękuję. Lecimy z paczkami. Są ekrany, to zawsze jakiś pozytyw i zaczynamy od ekranów. Dziękuję bardzo EA, Gundogan, a przepraszam bardzo. Aż tak dobrze być nie może, jest to trap, więc osoba, która mi napisała, że mam otwierać przed 19, bo on trafił Sona, to namierzymy cię razem z moderacją. Są ekrany, jak mam coś trafić, to trafię. Albo nie trafię. Są ekrany, zobaczmy niebieską flarę. Dobra, ja po prostu wierzę, że jej to trzyma na wiecie, na paczki za 100k. Są ekrany. No i oczywiście, paczka z SBC lepsza niż wszystko, co mieliśmy wcześniej. Jest to Urugwaj, napastnik, Cavani. Dobrze, czyli wchodzimy na dobre tory. PSG, to jest bardzo ważne. I mamy paczki za 100k, rozpoczynamy. O Boże, one kosztują 2000 FIFA pointsów. Ja myślałem, że 1000. No cóż, zaczynamy zabawę, słuchajcie. Pierwszy porządek opening i nie ma walkoutu, więc nie marnuję waszego czasu i lecimy dalej. Okej, to mi się podoba. Kapitalnie. Felipe Anderson. Higuain po raz kolejny. Dobra, ja te karty sobie wszystkie zatrzymuję, ponieważ są, mogą być coś warte, przydadzą się w jakimś SBC. I lecimy z drugą paczką. 15 tysięcy zeszło. Ra! Wow! Kolejne ekrany. Czy będzie niebieska flara? Jest walkout. Dobra, walkout możemy zobaczyć, bo nie wiem, jakiś Salah, no... No nie, środkowy obrońca z Francji to jest Laporte, 87, my chcemy zobaczyć niebieską flarę, to jest tylko 20 tysięcy, mówię, ja na dzisiejszym streamie chciałem zarobić 500 000. Na razie nic nie wskazuje na to, bym miał tyle zarobić, no nie za bardzo mi się to podoba. Czekamy, słuchajcie, czekamy na jakiś boom, no, ludzie, zaraz nie będę miał co jeść, ale te paczki schodzą, no proszę. Ekrany, 3 razy z rzędu i teraz. Okej, proszę, wreszcie niebieska flara, no nie ma. Nie ma walkoutu. Przecież to jest... Słuchajcie, schodzę do 10 tysięcy FIFA pointsów i najwyżej poczekam na paczki za 125 koła. Są kolejne ekrany. Nie ma Totsa. Oczywiście, że są ekrany, ale proszę, na niebiesko! Nie. Walkout. Francja, znów Laporte, prawda? Nie, tym razem Loris. Super, będą mieli dobre zgranie w mojej drużynie. 88. Nadal czekamy na Totsa. Nie! Po prostu no nie! Za te pieniądze to ja przed koronawirusem miałem weekend w Liverpoolu. Czy to będzie wreszcie to? Proszę, ja chcę 100 tysięcy zarobić. Ja chcę tylko zarobić 100 tysięcy. Walkout. Brazylia. Roberto Firmino. Warte 18 tysięcy, jak nie 15. Super. Są ekrany. Jest! No wreszcie! Wreszcie! Hej, co to jest? Co to jest? 25 tysięcy FIFA pointsów. Trafia Mateistę. Nie wierzę. Jeszcze zdobywać mnie gnój chciał. No nie. Przecież to jest. I Coutinho. Zobaczmy. 90 ceny ogólnej. Mam nadzieję, że było warto. Są ekrany. No i o to właśnie chodzi. Super. Douglas Costa. Fajnie jest, fajnie. W następnej ma coś być, tak? Proszę bardzo, dla widzów. Nie ma ekranów. Dziękuję. 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 Mimo, że nie trafiłem żadnej karty wartej więcej niż 50 tysięcy, tak jednak no jakoś mi się udało akurat uzbierać na lewego, zapłaciłem za niego 1 648 000, teraz chyba poszedł trochę w dół, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że mamy wreszcie najlepszą polską kartę w historii, która przyda mi się do nowej serii, która to rusza jutro. Jednak najpierw zobaczcie, jak poradził sobie w debiucie. Sprawdźmy tempo Lewandowskiego, Robert Lewandowski. Oj, urwał się Ferdinandowi, Robert Lewandowski, cyk, jest dribbling, fuck. Ciekawa sytuacja, Lewandowski, pierwszy strzał i mamy bramkę, 1-0. Robert Lewandowski w 12 minucie daje prowadzenie naszej drużynie, kapitalne zachowanie polskiego snajpera, uderzenie z fałsza, idealnie obok słupka i mamy to. Jazda. Ładnie.
Messi, ale piłka i co za bramka! Lewandowski na 2-0, jak on to skończył? Co za finisz, no czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałem. Wczoraj wieczorem rozpoczął się również nowy sezon. Dries Mertens oceniony na 95, mimo że nie potrzebuje kolejnego napastnika, tak jednak go akurat potrzebuje i będę go teraz robił. Mam prawie gotowy skład na 80, oceniony na 88, muszę tylko potrafić trochę kart i uzbierać monet, by ukończyć pozostałe wyzwania, jednak w sumie 450 tysięcy za tego koksa. No ja płaciłem wcześniej 660 za jego headlinera i wtedy uważałem go za jednego z najlepszych napastników w grze, więc nawet nie chcę wiedzieć, co ta karta będzie wyprawiać, więc Mertens, ze względu na to, że uważam go za legendę FIFA 20 na moim kanale, musi po prostu zostać zrobione. Jeśli chodzi o zadania sezonowe, to już to pokazywałem na live, ale dla tych, co nie było, to oczywiście no powiem wam tak, że jest to rozczarowujące. Przecież ten sezon trwa 41 dni, nie jest on skrócony. No i słuchajcie, za 41 dni w lipcu, no oczywiście troszkę szybciej, może niektórzy odblokują sobie Gabriela Jesusa, Matuidiego czy to Draxlera, jednak no jest już mnóstwo kart, które po prostu mamy. Trudno będzie zastąpić jakiegoś zawodnika z naszej drużyny kartą właśnie z sezonu, prawda? No zamiast dać jakąś paczkę o ikonę, paczkę z jakimś tocem jako nagrody, nawet nie za poziom 30, jakiś wcześniejszy, no żeby było ciekawi, to niestety dostaliśmy coś takiego. No i słuchajcie, ja wiem, że ten Bakayoko... No ale musiałem tak to rozwiązać. No i ciśniemy, słuchajcie, trzeba zagrać Robertem. Mój bilans w Food Champions to 6-2, czyli patrząc na to, jak ostatnio mi idzie, nie tak źle, no jeszcze go ogarniam. Muszę się nauczyć strzelać, bo ostatnio naprawdę nie wychodzi mi to najlepiej. To Marco Reus to chyba pierwszy raz, kiedy przeciwko niemu gram. Grałem już dzisiaj przeciwko Smallingowi, no i trochę miałem problemy z pokonaniem go Lewandowskim, no ale teraz będzie dobrze. Lewandowski, przyjęcie piłki, zastawia się, może strzał przy słupku i to jest interwencja Samira Handanowicza. No bardzo dobrze uderza mi się nim fałszem. Fajnie, że lewy ma te wszystkie cechy, jeśli chodzi o napastnika, najważniejsze, czyli... Nie wiem, czy ma finezyjny strzał, ale ma fałsz, ma też umiejętność blokowania bramki, super. O kurczę, to nawet się udało. Henry, Lewandowski, a jeszcze mogłem zrobić zwód. Kurczę, wiem, że to głupio zabrzmi. Ja byłem przekonany, że to jest Leo Messi. Nie wiem, jakim cudem ich pomyliłem, ale okej, teraz mamy rzut. Rożny, Lala, on wie jak wrzucić, tylko... No właśnie, no, to nie jest gra, w której powinienem rzucać. Lewandowski, to już musi być bramka. 1-0 w dziesiątej, super wykończenie Polaka. No i lecimy, o to właśnie chodzi. Teraz Lewandowski z asystą, to musi być 2-0. Halo, dziękuję bardzo, rzut wolny. A nie, to jest tylko ostrzeżenie słowne, ale nadal nie wiem, rzut karny czy rzut wolny. Jednak rzut wolny. Na live'ie pytaliście, Messi czy Lewandowski? Spróbujmy lewym. A skurczybyk zablokował. Ale jest też Paulinho, 95 strzelania. Thierry, też w miarę przyzwoity piłkarz. Podanie do środka, Butragenio, Lewandowski. O nie. Dobrze, lewy, o tak! Czy to będzie najpiękniejsza asysta? Messi, no nie! Leo, ja cię proszę! Jak ja mam ból widząc takie strzały, ja nie wiem, co teraz mogłem zrobić. Lepiej jeszcze przyjąć tę piłkę, kurczę. A daję mu asystę w tym momencie. Marco Reus, 1-1, bo się wkurzyłem. Ze względu na to, by pomyślał, że jestem słaby. To jest typowe zagranie. Wow! Ale chociaż podać potrafi. Lewy. No co to? Naprawdę, co to są za animacje? Messi. Podanie. Bakayoko, jest podanie. Robert Lewandowski. Dragback i jest bramka 2-1. Super, wreszcie. Jeszcze raz. Cyk. Lewandowski. Lewandowski z dystansu. Messi, wreszcie. Coś tu się tworzy. Lewandowski, przyjęcie, strzał. Gol. 3-1. Lewy trafia i chyba będziemy mieli rage quit w 70 minucie. Rywal uwierzył, że już tutaj nic kompletnie nie powie. Czy mam rację? Przekonajmy się. 3, 2, to nie rage quit, to zmiany, okej. Okay. Van de Beek, dosyć specyficzna zmiana, jest to pomocnik box to box. Ja wpuściłem Martineza, żeby mieć jeszcze więcej tempa. Lewandowski, ładne podanie. I to powinno zakończyć się czwartym golem, jednak widzimy, że Hakimi ma jeszcze tempo, ale Lewandowski... Chciałem powiedzieć, że niepotrzebne przyjęcie, na szczęście 4-1. Czuć moc, no co mogę powiedzieć, jest to dobra karta. O, ojen, Leo, dlaczego ty w ogóle nie wchodziłeś w pole karne, jaki nonsens, ale Messi, podanie, Nani, nie będzie czwartego gola lewego, nie, to byłby piąty gol lewego, jest za to gol na niego.
Kończymy ten mecz wynikiem 5-1, mogło być znacznie więcej. Najważniejsze to, że Lewy zabiera piłkę do domu. 14 prób i 4 bramki, ale sami widzieliście, że próbowałem zdobywać nim jakieś niecodzienne gole, testowałem jego nadzwyczajne umiejętności. No niestety ta FIFA za bardzo na to nie pozwala, ale i tak naprawdę był to kapitalny mecz Polaka, 2 asysty Messiego. No powiem wam, że Eśpo to jego miejsce, tak mi się wydaje. Na dodatek z Lewandowskim, no tworzą duet idealny. Jeszcze jeden zagrajmy, bo dobrze się bawię. Okej, Kamada, Salvio i pomocnik, którego nie znam, Hulit z Maldinim. Który to jest mecz mojego przeciwnika, że już Właśnie dostałem porażkę. Dziękuję bardzo i jej w tym momencie odechciało mi się już w ogóle starać w tym FUT Champions. Oczywiście zagram do końca, jednak super, naprawdę super. Nie no, co to w ogóle ma być, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jestem teraz pro playerem. Wiem, żart. No ale że chcę się zakwalifikować na event i dzieje się coś takiego i przez coś, na co w ogóle nie mam wpływu, nie jadę na jakieś tam mistrzostwa europejskie. No, super. O, pierwszy raz przeciwko Benyederowi, super. Szkoda tylko, że nie mogłem zagrać drużynie, którą przed chwilą widziałem. Kozacki zespół. Benyeder, ale wjechał w pole karne, gol. Nie ma! Lehmann bohaterem. Nie wierzę, człowiek, który powstrzymał Benyedera. Lewandowski, Messi, odegranie do Polaka, lewy, prawa noga znaleziona i niestety prosto, Vedera Militao. Jest Paulinho, mogłem nim uderzyć, ale nie będę miał chyba anatomii, a jednak miałem i kolejny korner. Super Paulinho, na razie Benyeder. Znaczy nie mówię nic o Benyederze, bo wiecie jak to się skończy. Powiem jedno słowo i on strzeli 3 gole z jednego strzału. Lala, nie ma spalonego Butragueño, szybszy od Reguilona, cudownie. Tylko nie ma do kogo podać, trzeba przytrzymać tę piłkę, dobrze, wchodzi Baka. Amuri. Mogą być kłopoty, na szczęście mamy to, czy nie mamy. Lala, pomóż, no rany, czemu? I pewnie bramka z tego padnie, zobaczmy, Griezmann podanie po ziemi, na szczęście nie, a może jednak. Paulinho, dobrze. No mam posiadanie piłki, 2 celne strzały, jednak trudno mi się jest przedostać przez ten mur rywala. Dokonamy jednej zmiany, na boisku pojawi się Nani, ponieważ dobrze się sprawuje, no na pewno zrobi więcej na skrzydle niż Butra. Paulinho, dobrze do Messiego, Leo Messi, Messi, strzał przy słupku, czy będzie bramka? Nie, oczywiście, że nie. Messi i znów Lehmann. Naprawdę, obrona trzyma poziom w tym meczu. Nie ma do kogo podać, trzeba wycofać. Niestety, pustka. Pomoc dopiero się podłączyła. Szybkie przyjęcie i zróbmy coś szybszego. Lewandowski, strzał zza pola karnego. Nie. Dwie zmiany. Martinez oraz Nainggolan. Boisko puszcza Henry oraz Bakayoko. Miejmy nadzieję, że te świeże siły pomogą nam w odniesieniu zwycięstwa. Messi, teraz? Nie! Messi, co? Lewy! Nie, to jest już naprawdę mina żart. Żart z gracza. Jestem ciągle przy piłce, chyba że to jest jego taka zasłona. Martinez za pola karnego, no nie! Świetnie, Thiago Silva. Teraz Lewandowski! Jest! Robert Lewandowski na 1-0 w 83 minucie. Ja nie wierzyłem, że tu można zdobyć gola, naprawdę nie wierzyłem w to, że w tym meczu może paść bramka. I tak został stratowany przez Maldiniego, łokieć w żebro, a graliśmy dalej, no. Byleby teraz nie stracić, prawda? Martinez, jesteś szybszy, no nie stracimy gola w 90, nie stracimy gola w 90, wiedziałem, że będzie szukał wrzutki i teraz. Proszę, Reguilon, nie. W razie czego gałkę wygiąłem w tamtym kierunku, w głowie widziałem tak to podanie, no ale jak zawsze, nie mogło to wyjść. To jest Messi, to jest gol, słuchajcie, to jest gol, ja pierdzielę. Znaczy to jest już klasyka po prostu, że tracę w 90 i nie potrafię zapanować nad meczem. Nie wiem, ja widziałem proste podanie, naprawdę proste podanie Reguilonem. Oczywiście nie mogło się udać, prawda? Nie mogło, ja jeszcze stracę teraz bramkę. 10 sekund do końca. No jeszcze pozwoli sędzia na akcję. Nie ma spalonego. Super, aśnie. Zaczynamy zabawę. Brawo, Lehmann! Rany boskie, naprawdę. Co on tu wyprawia? Co? Ej, dobra, autentycznie, dlaczego jest wznowienie od bramki? Przecież ja wybiłem mu tę piłkę. Lewandowski, Messi.
Messi, Lewandowski, 2-1, co za akcja. I byleby nie stracić teraz w 120 minucie, no musiałem jakoś się wysilić, zrobić coś ekstra, coś niekonwencjonalnego, wykorzystać te dwie karty. Cholera oceniony na 99 i się udało. No Messi, co za asysta i też co za finish Roberta główką z około 8 metrów. No zrobił to i naprawdę, utrzymajmy to, utrzymajmy, bo ja nie mogę przegrać tego meczu, naprawdę. Wiem, że Lehmann mnie uratował dwa razy według mnie powinna być bramka dla rywala, ale też miałem okazję. Kent zagra jedną prostopadłą, oczywiście życia. Jednak tego nie zrobi. Jednak tego nie zrobi. Naprawdę dawno nie grałem tak strasznego meczu. Szkoda, że wiecie, pierwszy mecz w odcinku taki wow, super, najlepsza FIFA w historii, a drugi, no to już była typowa FIFA, trafiłem na przeciwnika, wiecie, no ja oczywiście nic nie mam do tego, że ktoś się broni, ktoś dobrze gra w defensywie, przecież to byłaby głupota z mojej strony, jednak po prostu chodzi mi o tę grę, że tyle mieć sytuacji, zarówno mój rywal, jak i ja, no ja mecz wyglądał jak wyglądał, no szkoda, że ta FIFA jest tak defensywna, ale oddałem 15 strzałów, 9 celnych, no i mamy to, wywalczone zwycięstwo. Bilans 8-3, no słuchajcie, będę walczył. Uważam, że to był jeden z najlepszych meczów, jaki ostatnio zagrałem. Wielka szkoda, że gra postanowiła mi przyznać porażkę. Przegrałem mecz, którego nie zagrałem. No ale dobra, liczę na to, że uda mi się doturlać do tego 22-7, by spróbować wbić tę ostatnią, najważniejszą elitę, która dałaby mi jeszcze kilka milionów na sam koniec, przy dobrych wiatrach. Ja dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, były emocje i też były zwycięstwa, to jest bardzo ważne. Może jeszcze statystyki Roberta na samo zakończenie, no w tym meczu pokazał, że jest po prostu dobry. No 7 spotkań, 12 goli, 1 asysta. Cieszę się, naprawdę cieszę się, że mamy taką kartę, my Polacy w grze i naprawdę super, że mogę nią zagrać. Mam nadzieję, że będziemy się nią dobrze bawić również w nowej serii, która rusza jutro o godzinie 16. Być może wieczorem, tak nie wiem, 21-22 zrobię dzisiaj krótkiego live'a, no ale w razie czego jutro zarówno live'y, jak i odcinek. Do zobaczenia, cześć!